Tomem poznaliśmy się wiele lat temu. Jak ten czas szybko leci. Jeszcze za czasów szkoły spędzaliśmy razem prawie każde popołudnie. Dzisiaj Tomi wszedł na zaplecze, trzymając w rękach pognieciane pudełko. To jest prawdziwy skarb, krzyknął od progu tak gwałtownie, że aż zerwałam się z krzesła. Położył delikatnie pakunek na biurku i szeroko się uśmiechnął. Tom, pomimo upływu lat, nadal potrafił cieszyć się jak dziecko. Głęboko wierzył również w rzeczy niemożliwe, nadprzyrodzone i najprościej mówiąc dziwne. No, pokaż, co tu mamy, odparłam i odwzajemniłam jego uśmiech. Nie zaliczałam się do sceptyków, chociaż nie byłam aż tak naiwna jak Tom. Och, ten Tomi. Od prawie 10 lat prowadziliśmy razem naprawdę zakręcony biznes. Tom był zapalonym archeologiem i często jeździł po całym świecie w poszukiwaniu najrozmaitszych artefaktów czy ksiąg. Ja natomiast, z natury domatorka i osoba pragnąca jedynie świętego spokoju, trzymałam pieczę nad naszym sklepem ze starociami. Przedmioty, które Tom przywoził ze swoich wojaży, bywały równie pokręcone jak on sam. Zawsze jednak były namacalną pamiątką niesamowitej historii, którą później byłam zmuszona opowiadać ze szczegółami wszystkim zainteresowanym zakupem. Czasami podejrzewałam nawet, że Tom trochę koloryzuje te opowieści, by podnieść wartość swoich znalezisk, ale dopóki nie przekraczał pewnych granic, a w oczach klientów pokazywała się ciekawość, a nie niedowierzanie, powtarzałam z uporem maniaka jego wszystkie słowa. Ten naszyjnik, tłumaczyłam paniom zainteresowanym starą biżuterią. Na własnej szyi nosiła królowa Nederlandów, kiedy pokazywała się na największych balach w XVI wieku. Kobiety unosiły brwi albo przejeżdżały palcami po wielkim czerwonym rubinie. Tylko ostrożnie, upominałam. Podobno ma niesamowitą moc. Przyciąga bogatych mężczyzn i puszczałam oczko, by jednak nie potraktowały moich słów jako pewnik. Tom otworzył powoli pomięty kartonik i moim oczom ukazała się mała drewniana skrzyneczka, najprawdopodobniej ręcznie rzeźbiona. Nie powalała swoim pięknem, niedokładne wykonanie wskazywało na poważne braki w narzędziach, ale byłam przekonana, że już za chwilę usłyszę kolejną opowieść Tomiego o tym, jak bardzo niesamowity jest ten przedmiot. Nie pomyliłam się. Na kartce notowałam najważniejsze informacje, by na pewno o niczym nie zapomnieć. Szkatułka, jak się okazało, z drzewa czereśniowego, pochodziła z Wielkiej Brytanii. Tom dorwał ją na jakiejś garażowej wyprzedaży za niecałe 20 funtów. Puzderko ponoć widnieje na obrazie przedstawiającym wystawny bal w jednej z posiadłości angielskiej szlachty, czy inne posiedzenie izby z początku XIX wieku. Autora obrazu oczywiście nie znał, ale zaproponowałam, że spróbuję dowiedzieć się czegoś więcej. Wstępnie ustaliliśmy też cenę szkatułki. $120 wydawało nam się kwotą lekko zawyżoną, ale opierając się na naszym doświadczeniu, wiedzieliśmy, że osoby kolekcjonujące takie skarby z reguły zawsze starają się coś negocjować. Wzięłam szkatułkę do ręki i dokładnie się przyjrzałam. Była stara, trochę zniszczona i pachniała wilgocią. Obiecałam się nią zająć, by wyglądała chociaż odrobinę lepiej. Tom pojechał do domu odpocząć po długiej podróży, a ja wróciłam do porządkowania papierów. Jednak przedmiot ukryty w kartoniku co chwilę przyciągał moją uwagę. Nieczęsto się to zdarzało i chociaż starałam się wszystko zapisywać, bywało i tak, że skarb, który przywiózł Tom, lądował na długie tygodnie w szafie, a ja zupełnie o nim zapominałam. Teraz jednak było inaczej. Cały dzień moje myśli sprowadzały się do szkatułki. Dopiero kiedy zamknęłam sklep chwilę po 18, postanowiłam ponownie przyjrzeć się temu niesamowitemu znalezisku. Uprzątnęłam szybko biurko, rozłożyłam białą ściereczkę i zestaw pędzelków do oczyszczania delikatnych powierzchni oraz lupę. Ta lupa też należała do skarbów Toma, jednak gdy po 2 latach nikt nie zdecydował się na jej zakup, nawet po obniżeniu ceny do marnych $2, przygarnęłam ją i szczerze mówiąc niesamowicie ułatwiła mi pracę. Wszystko było gotowe. W końcu mogłam ponownie wyjąć szkatułkę i przyjrzeć się jej jeszcze dokładniej. Powąchałam drewno. Nie było już tak bardzo czuć wilgoci i ewidentnie wyłapałam teraz aromat drzewa owocowego.
Nie do końca chciałam wierzyć, że była to akurat czereśnia, bardziej obstawiałam jabłoń, ale nie zamierzałam się kłócić z Tomim. Odkurzyłam delikatnie ścianki z każdej strony i sięgnęłam po lupę. Takie przedmioty bardzo często mają gdzieś ukrytą datę produkcji, albo chociaż podpis stolarza. Akurat tak się złożyło, że nie udało mi się odnaleźć żadnych znaków. Postanowiłam więc szkatułkę otworzyć. Ku mojemu zdziwieniu szkatułka była zamknięta, a krawędzie pokrywki zostały bardzo starannie przyklejone do reszty. To nie powstrzymało mnie jednak przed jej otwarciem. Ostry nożyk do kartonu sprawdził się doskonale i po niecałych 2 minutach ostrożnie uchyliłam wieczko. Środek był niemal idealnie zachowany. Nie nosił większych śladów czy uszkodzeń. Delikatna, ciemnozielona tkanina wyścielająca wnętrze była jedynie odklejona od jednej ze ścianek. Otworzyłam szufladę w biurku i wygrzebałam klej. Już chciałam przytwierdzić materiał z powrotem, kiedy zauważyłam, że coś się pod nim znajduje. Równie stary kawałeczek papieru z dziwnymi symbolami. Pensetą z najwyższą uwagą wyciągnęłam go i położyłam na białej ścierce. Zapaliłam lampkę, by móc zrobić dokładne zdjęcie i wyszukać, czy którykolwiek ze znaków został gdzieś opisany w internecie. Obok symboli znajdowała się również odciśnięta tak zwana pieczęć sucha w kształcie angielskiej róży. To mogło wskazywać, że szkatułka była o wiele starsza niż przypuszczał Tom. Jeśli naprawdę znajdowała się kiedyś w posiadaniu rodu Tudorów, których godłem była właśnie ta przedstawiona róża, to Tommy upolował wielki skarb z początku XVII wieku. W internecie nie znalazłam żadnego z symboli. Nie były skomplikowane, ale też nie przypominały żadnego pisma, które znałam, czy chociażby gdzieś widziałam. Miałam niesamowitą pamięć, jeśli chodzi o wszelkie kształty i litery, ale te naprawdę stanowiły dla mnie nie lada zagadkę. Pospiesznie zalaminowałam znaleziony kawałek papieru i wsadziłam go do portfela, by bezpiecznie dowieźć do domu. Doskonale siebie znałam i wiedziałam, że nie zasnę, dopóki nie dowiem się, co to za symbole. Grzebałam w internecie całą noc, lecz nie doszłam do żadnych wartych uwagi wniosków. Rano obudziłam się w kiepskim nastroju. Niewyspana i pozbawiona entuzjazmu schowałam zalaminowany kawałek papieru z powrotem do portfela. Musiałam w końcu odwieźć go do sklepu. Właściwie Tom nigdy nie miał nic przeciwko temu, bym ukradkiem wynosiła jego skarby, by móc jeszcze lepiej się nimi zająć. Ale obawiałam się, że w mojej zagraconej książkami kawalerce świstek mógłby zbyt szybko przepaść bezpowrotnie. Ogarnęłam sklep, dostawiłam parę nowych rzeczy na wystawę i poszłam na zaplecze, by dobrać do szkatułki odpowiednie dekoracje. Nic tak nie podnosi wartości przedmiotu niż wyjątkowa oprawa. Podejrzewając, że skrzyneczka pochodzi z XVII wieku, wybrałam parę sztucznych płatków róż i atłasowy, ciemnobordowy materiał. Całość prezentowała się naprawdę świetnie. Wzięłam tackę, na której stworzyłam moje małe dzieło, gdy nagle dzwonek nad drzwiami sklepu zaalarmował o przybyciu klienta. Odłożyłam wszystko na biurko i poszłam przywitać przybysza. Jednak nikogo nie było. Zamrugałam oczami i pokręciłam głową. Nigdy nie zdarzały mi się tego typu przewidzenia, chociaż słyszałam nie raz, nie dwa o tak pokręconych sytuacjach. Najwyraźniej 2 godziny snu i mocna kawa z samego rana nie najlepiej na mnie wpłynęły. Udałam się znów na zaplecze i zaniosłam tackę ze szkatułką na mały, okrągły stolik niedaleko okna. Tutaj była doskonale widoczna z ulicy, a i ja mogłam co chwilę na nią zerkać. Wzięłam się za swoje obowiązki i czas zleciał bardzo szybko. Kwadrans przed 18:00 do sklepu wpadł Tom. Spodziewałam się, że będzie wyglądać jak młody Bóg, ale jego oczy również zdradzały nieprzespaną noc. Mało mówił, jeszcze mniej się uśmiechał, a o swojej drogocennej szkatułce nawet nie wspomniał. Jest chyba z XVII wieku. Wypaliłam nagle, przerywając napiętą ciszę. Pod materiałem znalazłam taki skrawek, zobacz. Wyciągnęłam z portfela karteczkę i podałam przyjacielowi. Obejrzał zapisane na niej symbole, jednak nie zdradził ani zaciekawienia, ani ekscytacji. Prawdopodobne, przyznał pod nosem i zaledwie 5 minut później ulotnił się ze sklepu. Poczułam chłód. Nigdy się tak nie zachowywał. Zazwyczaj uśmiechnięty, skory do żartów, dzisiaj przypominał cień samego siebie. Przekręciłam zamek w drzwiach sklepu i odetchnęłam z ulgą.
Klientów było jak na lekarstwo, ale i tak ciężko mi było się skupić. A o angielską szkatułkę nie zapytał nikt. Nazajutrz wszystko toczyło się zupełnie normalnie. Otworzyłam sklepik, przetarłam kurze na półkach, uważając, by niczego nie potłuc. Byłoby lekkim niedomówieniem stwierdzenie, że czasami bywam niezdarna. Ja byłam zupełnie jak słoń w składzie porcelany, a właściwie wśród regałów wypełnionych drogocennymi i nad wyraz delikatnymi przedmiotami. Gdy poszłam na zaplecze, by wypić trzecią już dzisiaj kawę, dzwoneczek nad drzwiami znów zadzwonił. Szybko wróciłam do sklepu, ale zupełnie jak wczoraj nikogo nie zastałam. W myślach przyrzekłam, że odstawiam kofeinę. W ciągu godziny pojawiła się jednak pewna klientka. Starsza, elegancka kobieta, z pewnością bardzo bogata, która co najmniej raz w miesiącu robiła u nas naprawdę spore zakupy. Z czystą przyjemnością opowiedziałam jej o najnowszym znalezisku Toma i poprowadziłam do stolika, na którym stała szkatułka. Jednak tacka była pusta. W przypływie adrenaliny natychmiast zadzwoniłam do Toma, zasypując go gradem pytań, czy był w sklepie po zamknięciu. Zaprzeczył. Jednak najbardziej przeraziło mnie to, że po chwili milczenia niepewnie zapytał. Szkatułka. Ale ja nie przynosiłem ci żadnej szkatułki. Rozłączyłam się, uznając, że to jeden z jego marnych żartów i włączyłam główny komputer, by przejrzeć monitoring. Cofnęłam się do dnia, gdy wystawiłam szkatułkę na stolik. Przez chwilę nie mogłam uwierzyć własnym oczom. Oddech mi przyspieszył i poczułam, że pocą mi się dłonie. Tacka, którą ostrożnie trzymałam w dłoniach na nagraniu, była pusta. Atłasowa tkanina obsypana płatkami róż i nic więcej, zupełnie nic. Jeszcze bardziej się cofnęłam i dokładnie obserwowałam ręce Tomiego, który wyciągał z torby jakieś przedmioty, zaraz po przyjeździe z Wielkiej Brytanii. Parę książek, filiżanka z talerzykiem, którą po niecałej godzinie miałam tę wspaniałą nieprzyjemność potłuc na zapleczu, oraz rękawiczki z rubinami. Tutaj też nie wyłapałam żadnego pudełka czy szkatułki. Co się dzieje? Wyszeptałam i potarłam twarz dłońmi. Karteczka. Przypomniałam sobie i szybko sięgnęłam do portfela. Na całe szczęście udało mi się w nim odszukać mały skrawek papieru. Siedziałam dłuższą chwilę, trzymając go w palcach i zastanawiałam się, o co w tym wszystkim chodzi. Tommy przywiózł z Anglii szkatułkę. Dokładnie ją obejrzałam, wyczyściłam i znalazłam te symbole. Niestety na zapleczu nie mieliśmy kamer, więc nie mogłam sprawdzić, czy rzeczywiście to wszystko miało miejsce. Dokładnie pamiętałam delikatny, zielony materiał, pachnące drewno. Przeraziłam się. Przed zamknięciem, jak zawsze, do sklepu wpadł Tom. Wyjaśniłam mu całą tę dziwaczną sytuację. Jednak przyjaciel zarzekał się, że z ostatniej podróży nie przywiózł żadnej szkatułki. Pokazałam mu ponownie kawałek papieru. Przyznał jednak, że widzi go po raz pierwszy w życiu i nie ma pojęcia, co mogą oznaczać te symbole. Ja też nie potrafiłam ich rozszyfrować. Postanowiłam odpuścić. Uznałam, że skoro kamery nie uchwyciły żadnej szkatułki, to najwyraźniej jestem przemęczona i coś sobie wymyśliłam. Było to wytłumaczenie, które nie do końca do mnie przemawiało, ale nie mogłam wpaść na nic bardziej rozsądnego. Wróciłam do domu i nagle w mojej głowie pojawił się pewien pomysł. Wyciągnęłam z szafki małą latarkę UV i poświeciłam na kawałek starego papieru. Moim oczom, oprócz wcześniej widocznych symboli, ukazały się kolejne, które złożyły się na cały napis. Warnung, wykrzyknik, Seo, Hredise, Forniman mit Baem Ciste. Odczytałam niepewnie. Wrzuciłam tekst do translatora, staroangielski, mogłam się domyślić. Jednak tłumaczenie nie wywołało uśmiechu na mojej twarzy, mimo że w końcu udało mi się rozwikłać tę zagadkę. To było ostrzeżenie. Uwaga, bezzwłocznie zniszczyć, razem z kufrem. Przygryzłam zębami palec wskazujący i czułam, że zaraz chyba zwymiotuję. Po pierwsze, Tom przywiózł szkatułkę, która po prostu wyparowała. Nikt o niej nie pamięta, nikt jej nie widział. Po drugie, z jej środka wyciągnęłam dziwną wiadomość, która brzmiała przerażająco. Jednak nawet gdybym chciała pozbyć się tej karteczki razem z kuferkiem, nie miałam takiej szansy, bo byłam jedynie w posiadaniu kawałka papieru. Kolejnego dnia ponownie obejrzałam monitoring.
wpadłam na pomysł, że może to jakieś załamanie światła, że jednak szkatułka będzie na swoim miejscu, albo że dopatrzę się czegokolwiek, co pozwoli mi się jakoś chwycić rzeczywistości, którą znam. Niestety, tacka ze szkatułką od momentu, gdy wniosłam ją do sklepu z zaplecza, aż do dzisiaj była pusta. Nagle usłyszałam dzwonek nad drzwiami wejściowymi. Przełączyłam się szybko na bieżący widok i obserwowałam puste pomieszczenie. Niespodziewanie jakaś postać pojawiła się w rogu. Stała nieruchomo i wyciągała długą rękę w kierunku stoliczka. Zamrugałam nerwowo. Postać zniknęła, lecz nie tylko to mnie przeraziło. Na tacce znów pojawiła się szkatułka. Każdy normalny człowiek wezwałby policję. Mogłam też zadzwonić po Toma i od razu powiedzieć, że ma przyjechać, bo zguba się znalazła, ale nie ja. Ja po prostu schowałam ją do kartonu. Wcisnęłam do środka kawałek papieru z ostrzeżeniem i upchnęłam pakunek wysoko w szafie. Wszystko stało się jeszcze bardziej dziwne, kiedy około 14:00 do sklepu wpadł Tomi. Wyglądał okropnie. Ciemne worki pod oczami, zapadnięte policzki i przekrwione oczy. Nie zareagował, kiedy się z nim przywitałam, ani gdy zapytałam, czy dobrze się czuje. Stał chwilę w bezruchu, trzymając ręce w kieszeniach marynarki, by następnie podejść do tacki na stoliku i wpatrywać się w ciemnobordowy materiał niczym zaklęty. Tomi, przerażasz mnie, przyznałam cicho i weszłam za ladę, by zachować bezpieczną odległość. Nigdy nie widziałam nikogo w takim stanie. Zupełnie jakby w ciągu 2 dni ktoś wyssał z niego całą energię, całe życie. Uniósł powoli oczy i spojrzał mi prosto w twarz. Po plecach przebiegł mnie mrożący dreszcz. Znalazłaś ją, wycharczał, niemal nie poruszając wargami. Oddaj. Wyciągnął rękę z kieszeni i czarnym palcem wskazał na pustą tackę. Kolor jego skóry przeraził mnie jeszcze bardziej. Jego dłonie wyglądały jak objęte martwicą albo zamoczone aż po kłykcie w czarnym atramencie. Pokręciłam głową i rzuciłam się pędem na zaplecze. Tom, a raczej cień, którym się stał, ruszył za mną. Wyciągnęłam karton ze szkatułką, przy okazji zrzucając parę innych przedmiotów i robiąc straszny harmider, ale to nie było ważne. Schyliłam się przy kominku i bez zastanowienia wrzuciłam szkatułkę w ogień. Owocowe drewno zasyczało, po czym niemal natychmiast rozpaliło się jasnozielonym płomieniem. Obróciłam się w kierunku drzwi prowadzących do części sklepowej i zamarłam. Toma nie było. Sprawdziłam wszędzie, nawet w toalecie, ale byłam zupełnie sama. Czy i obecność mojego przyjaciela mi się przywidziała? Nagrania z kamer potwierdziły, że wszystko to działo się jedynie w mojej głowie. Uciekłam na zaplecze przed człowiekiem, którego wcale nie było. Przeszukałam całą szafę, lecz nie znalazłam kartonu, który całkiem nie tak dawno tam schowałam. A w kominku wcale nie spłonęła szkatułka, bo tak naprawdę niczego tam nie wrzuciłam. Otworzyłam tylko drzwiczki kominka, machnęłam ręką, jakbym rzeczywiście coś w niej trzymała, ale ogień się nie poruszył. Wszystko to, co przeżyłam, działo się jedynie w mojej głowie.